minuty wcześniej, żeby sprawdzić, czy słyszycie mnie, czy widzicie mnie. Powiem szczerze, że po raz pierwszy działam tutaj w Click Webinarze, więc nawet nie wiem, jak sprawdzić, czy wszystko jest dobre, czy mnie słychać, czy mnie widać. Miałbym prośbę, nie wiem, może live chat spróbujemy włączyć. Okej. Temat piszemy. Test. Czy mnie słychać? Widać. Tak, słychać. Słychać, widać. Super, cieszę się niezmiernie. Widać też. Słychać, choć bardzo cicho. No zatem postaram się po prostu troszkę krzyczeć głośniej, no bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Ewentualnie zobaczymy, czy jestem w stanie zrobić tak. I może teraz, czy teraz słychać mnie lepiej. Lepiej. Świetnie. No to znaczy, że ta funkcja troszkę wzmocnienia mikrofonu działa rewelacyjnie. No dobrze, to szanowni Państwo, poczekamy jeszcze powiedzmy owe pół minuty, żeby wszyscy mogli wejść o 21:00. O, już możemy zaczynać. Ok, zatem witam wszystkich serdecznie na webinarze Python w edukacji. Ja nazywam się Adam Jurkiewicz, jestem ambasadorem języka programowania Python w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Poza tym jestem też członkiem takiej grupy Super Pierwszy. Jestem troszkę zakręconym ewangelistą open source, jak to mawia mój kolega. No ale mam nadzieję, że to nie będzie nam przeszkadzać i będę starał się Wam pokazać kilka rzeczy ciekawych, które można sobie z językiem programowania Python zorganizować. Chciałbym, aby to nasze spotkanie było takim przedstawieniem Pythona, kilku tych ciekawostek. Nie chcę specjalnie uczyć Was teraz nie wiadomo czego. To nie ten czas, nie ten moment. Po prostu chcę pokazać Wam coś, co mam nadzieję, że Was zainspiruje. Zatem teraz będę musiał przestawić mój pulpit w ten sposób, abyście widzieli na ekranie to, co będę widział i ja. Mam tylko nadzieję, że wówczas będzie to dobrze słychać. Że jak tylko zrobię udostępnij pulpit, no to nadal będzie mnie słychać. Spróbujemy to przetestować, jeśli można, bo tak jak pisałem w mailu, ja po raz pierwszy w życiu realizuję webinar z użyciem Click Webinara, z użyciem systemu Windows. Na co dzień pracuję w zupełnie innym systemie, więc prośba moja taka generalna, wybaczcie mi wszelkie niedociągnięcia, wszystko co pójdzie nie tak, bo coś na pewno pójdzie nie tak. Nie ma na to mocnych, coś musi pójść nie tak, ale mam nadzieję, że jakoś to przebrniemy i że pomożecie. Zatem, moi drodzy, teraz będą dwie minutki testu, czy widać pulpit i czy mnie wówczas słychać, a potem wrócę tutaj do prezentacji i będę mówił dalej. Zatem spróbujemy zrobić tak. Wybierz źródło, pełny ekran. Proszę czekać. OK. Dobra. No to w tej chwili powinniście widzieć pulpit systemu operacyjnego Windows. Ja będę mówił. I pierwsza i jedyna rzecz na tą, którą Wam chciałbym pokazać, to jest taki programik. I on służy do tego, żeby wewnątrz systemu operacyjnego, na przykład Windows, uruchamiać inne systemy operacyjne. Później pokażę Wam jedną rzecz, która mam nadzieję, że Was zainspiruje, pozwoli Wam coś sprawdzić, no ale to będzie później. Na tą chwilę zakończę naszego VirtualBoxa i postaram się wrócić do webinaru. 3 i tutaj sobie spróbujemy wrócić. A udzielenie ekranu. Dobra, zobaczymy. Ok. Dobrze, to teraz zadam pytanie, czy było widać pulpit i czy było słychać to, co mówiłem.
Mam prośbę. Tak, Grzegorz pisze. Tak. Słuchajcie, rewelacja. Cieszę się niezmiernie, bo to jest pierwsza rzecz, która nam tutaj zadziałała. No i będę mógł spokojnie przejść do dalszej części, czyli teraz znowu. Wrzucam pulpit, ja zniknę z kamerki, ale będziecie widzieli pulpit i mam nadzieję, że będziecie słyszeli to, co mówię. Zdarza się przycięcie. Dobrze. Nie, czy przycięcie jest w głosie, czy w obrazie? W głosie. Zatem postaram się mówić wolniej. W obrazie też. No, przykro mi bardzo, mam łącze tylko 10 megabitów na sekundę w świat, więc może nie jest to rewelacja, ale na więcej niestety nie pozwala mi mój operator telewizyjny w praktyce. No dobrze, zatem zaczniemy sobie pulpit. Wybierz ekran, pełnię wszystko, zminimalizujemy. OK. No to mamy tutaj sobie uruchomimy nowego taba. Dobrze. Moi drodzy, będę chciał mówić o Pythonie. Mam tutaj kilka różnych tabów, nawet były otwarte. Zaczniemy od Pythona. To jest Python. Python to jest język programowania. Jest językiem oprogramowania, który jest tworzony w modelu open source. To jest bardzo ważne, ponieważ te słowa open source będą nam się przebijały dzisiaj wielokrotnie. Ja będę powtarzał je wiele razy. Będę starał się wam zachęcić was do tego, żeby używać open source, ponieważ open source za darmo to jest za darmo, ale pozwala wam dokładnie sprawdzić, jak działa dostęp do kodu źródłowego. Co więcej, macie możliwość modyfikacji, tworzenia i dzielenia się z innymi swoją pracą. To moim zdaniem są bardzo ważne elementy open source. I Python jest właśnie open source'owy, to znaczy, że mamy dostęp do wszelkich jego źródeł. Jest po prostu organizowany, że możemy zobaczyć, jak został napisany. To jest jego strona domowa python.org. Możecie sobie tam wejść, możecie sobie pobrać. Jak zobaczycie, to proszę wiedzieć, wszystkie kody źródłowe. Wersja dla macOS, wersja dla innych platform. Weźmiemy sobie owe inne platformy. Bardzo ciekawe. Chciałbym pokazać. Python jest dostępny na następujące systemy operacyjne. Ktoś pamięta AS400? Ktoś zna Beora, Morfosa, no DOSa to jeszcze ktoś powinien pamiętać, myślę, że wszyscy dwa. OS2, OS390, LiskOS. Och, tutaj mamy sporo. Mamy również oczywiście alternatywne pakiety dla Linuxa. Dlaczego alternatywne pakiety? O tym później, ponieważ Linux jest tym systemem operacyjnym, zarówno jak i macOS, na które Python jest dostępny od razu. Znaczy tam nie musimy go pobierać. Tutaj w Windowsach trzeba go pobrać, zainstalować i dopiero możemy go używać. W Linuxie i w macOSie mamy go od razu. Ale moi drodzy, ja chciałbym tutaj dzisiaj pokazać wam coś, co jest moim zdaniem bardzo fajnym dla tych, którzy nie chcą po kolei Python, to i tamto, i owamto, tylko chcieliby mieć jedno środowisko, takie fajne, które można sobie łatwo zainstalować i które od razu da nam wiele ciekawych możliwości. Otóż, moi drodzy, jest sobie takie środowisko i ono nazywa się Anaconda. Anaconda to jest takie środowisko, które możemy sobie pobrać, zainstalować i ono daje nam od razu Pythona oraz daje nam
wiele różnych ciekawych bibliotek. Co to jest? Otóż Python sam w sobie wiele nie potrafi. Podstawowa wersja Pythona, gdybyśmy pobrali go ze strony python.org, zainstalowali i spróbowali coś napisać, no niestety nie pozwoli nam na przykład obliczyć sinusa, bo nie potrafi. Potrafi dodawać, odejmować wiele rzeczy, ale sinusa nie potrafi. Dlatego powstały biblioteki. Powstało bardzo wiele i są biblioteki, które służą matematyce, służą grafice, służą połączeniem do baz danych, służą chemikom, biologistom. Naprawdę dziwi mnie, czemu jeszcze nie powstały biblioteki dla historyków, ale być może jakieś powstały. Nie wiem o tym. Natomiast chciałbym przy tej okazji zapoznać z taką ciekawą stroną, która się nazywa GitHub. GitHub to jest strona, która pokazuje, jakie są języki programowania, które są używane przez ludzi w chwili obecnej, dostępne w serwisie GitHub. Serwis GitHub to jest taki serwis społecznościowy dla programistów. Tak naprawdę jest to repozytorium, tam można umieszczać kody źródłowe. Ale również można sobie tam dyskutować, wiele ciekawych rzeczy prowadzić. Więc programiści z całego świata korzystają z GitHuba, ponieważ daje on darmowe możliwości hostowania projektów, trzymania repozytoriów. Jest jeden warunek. Repozytorium, które ma być trzymane na GitHubie, musi być open source, to znaczy źródła muszą być dostępne dla wszystkich na całym świecie i wtedy jest to za darmo. Natomiast jeśli ktoś chce zamknąć swoje źródła, trzymać tam projekty biznesowe, to wtedy musi po prostu za to zapłacić. Oczywiście uważam, że dla potrzeb edukacji to bardzo fajnie, że tam są te projekty open source, to znaczy możemy zobaczyć, nauczyć się od innych, jak inni piszą, tworzą oprogramowanie, jakie są tyle programowania, możemy dzielić się z nimi swoimi programami, to moim zdaniem jest fajne. To tu zobaczymy. Zobaczymy, że w ciągu czwartego kwartału roku 2014, bo tak to tutaj pokazuje, mamy najbardziej aktywne repozytoria, czyli te repozytoria, w których coś się dzieje, to jest JavaScript na pierwszym miejscu. Więc w JavaScriptie dzieje się najwięcej. Zauważcie ciekawą rzecz. JavaScript został wymyślony, po raz pierwszy się pojawił, w roku 1995. Po prawej stronie na końcu mamy appeared in Yale. Tak? W 1995 roku JavaScript stawia po raz pierwszy. Drugim w kolejności językiem oprogramowania, którego repozytoria są najaktywniejsze, to jest Java. Również pojawiła się w roku 1995. Na trzecim miejscu mamy Pythona. Python po raz pierwszy pojawił się w roku 1991. Potem mamy CSS, PHP i kilka innych języków programowania. Zauważcie proszę, że C++, który tak naprawdę w liceach jest najbardziej rozpowszechniony. O.
od momentu C++ wycięło. Moi drodzy, tak. No system Microsoft Windows najwyraźniej nie jest demonem prędkości i stabilności. No ale mam nadzieję, że spróbujemy do tego za chwileczkę wrócić. Więc od momentu C++ ucięło. No dobrze, to próbuję wrócić na pulpit i wrócić do naszego C++. Ok. Dobrze. Zatem mamy naszego C++. To, co zdążyłem powiedzieć, zanim zauważyłem, że ekran już przestał mi odpowiadać, to jest to. Okej, wiedziałem, że, że coś pójdzie nie tak. Dobra, zacznijmy od czegoś innego. To chyba rzeczywiście znak od Pana Boga, żebym nie mówił o tym się w ogóle. Mam pytanie, czy widać mnie ciągle? Napiszcie coś mi na czacie. Okej, dobra, no to... Słuchajcie, zaczynamy zatem od czegoś innego niż C++. Wrócę do naszej anakondy, która zawiera te widmo. No bo tych projektów w Pythonie jest dużo, więc pokażę Wam po prostu, jak wygląda nasza anakonda. Pulpit. Spróbujemy zatem raz jeszcze. OK, mamy naszą anakondę, możemy ją... Anakonda istnieje w wersjach dla Windows, dla OS i dla Linuxa. Ja już ją pobrałem i już nawet ją zainstalowałem tutaj w Windowsie, żebyście mogli zobaczyć od razu, jak działa i nie tracić czasu, bo to jednak pół gigabajta. Zatem zrobimy sobie wszystkie programy, no i mamy naszą anakondę. Proszę spojrzeć, co my tu mamy. Anaconda Cloud, Navigator, Prompt, IPython, Jupyter, Qt Console, Reset Settings i Spyder. Polecam wszystkim, jeśli już sobie zainstalujecie, uruchomić Anaconda Navigatora i zobaczyć, co jest tam dostępne. Natomiast ja skupię się na Spiderze. Próbujemy go uruchomić. Pod Windowsem, no ale cóż, taki system. OK. Mamy naszego Spidera. Spider to połączenie Pythona, wielu, wielu bibliotek do niego oraz takiego fajnego interfejsu IDE, gdzie możemy sobie kod oprogramowania, możemy tutaj w konsoli zobaczyć wynik. Możemy również, ale to chwileczkę, wybierać zmienne, które istnieją. Przełącza się na zmienne i teraz zobaczymy, że tu mamy pościutko. No, okay. No ale będziemy chcieli nasz kod programu wykonać i pokażę Państwu krok po kroku. Dobra, krok po kroku nie pokażę, pokazać tylko, ach, niestety,
Nie tak. No fajnie. Robimy tak. Zamkniemy konsolę. Próbujemy otworzyć nową konsolę. No, teraz próbujemy. OK. Już jest lepiej. Możemy sobie prześledzić teraz, co nam się dzieje w naszym przykładowym skrypcie. Skrypt to program. Tyle tylko, że Python jest językiem skryptowym. To znaczy nie kompilujemy tutaj programów, możemy je wykonywać od razu, możemy od razu je modyfikować. To jest zarówno plus, jak i minus. Niektórzy twierdzą, że języki skryptowe są źle, inni twierdzą, że są świetne. Ja osobiście może nie są najszybsze, ale Python jest naprawdę bardzo szybki i tutaj ta skryptowość mu wcale nie przeszkadza. Dobrze, będziemy teraz kolejno wykonywać nasze polecenia. Teraz mamy takie polecenie: import biblioteki NumPy i Pyla. To są dwie biblioteki. Będę używał tutaj w moim skrypcie, żeby coś Państwu pokazać. Za chwilę trochę bliżej o tych bibliotekach. Ok. Teraz sobie tworzę obiekt tablica 1, który będzie tablicą o elementach 2, 3, 4, 5. Proszę zauważyć kolejną rzecz. Nie ma deklaracji. Tutaj nie musimy deklarować zmiennych, ale zmienne nie są również stałego typu. To znaczy mogą być do typu w dowolnej chwili. Utworzyłem obiekt, który jest zmienną tablicą. Jeden zawiera elementy 2, 3, 4. I tutaj po prawej stronie zobaczycie w części przeglądania zmiennych, że mamy zmienną, która jest typu listy, ma rozmiar 4 i ma value, czyli wartość. OK. No to jest fajne. No to jedziemy dalej. Zrobiłem sobie teraz, co nagle się dzieje. Tutaj jest to troszeczkę inaczej, ponieważ użyłem biblioteki NumPy. Nawet nie obiektu, bo to jest array, która tworzy nam obiekt, który jest takiego innego typu niż ta lista. Dlaczego? O tym za chwilę. Ponieważ, zauważcie, tu mamy tablica 1, tu mamy tablica 2, zaraz utworzymy również tablica 3, która w ogóle jest świetnym przykładem ładnego zgrabnego użycia bibliotek i funkcji w tych bibliotekach. Nowy zbiór, tablice od minus 4 do 4 200 elementów. Ja mogę sobie kliknąć tutaj razy i zobaczyć, że on po prostu odcinek od minus 4 do plus 4 podzielił na 200 i tak po kolei mamy sobie nasze elementy. To co za chwilę się okaże. Teraz ważny moment. Tutaj mam dwa polecenia. Najpierw do wynik 1, tablica 1, czyli ta nasza, razy 2. Jak sądzicie, co się stanie? Otóż stanie się nie mniej, nie więcej, tylko do wyniku 1 powstanie taka zmienna, będzie przypisane dwie tablice. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Czyli zawartość tej tablicy zdublowana. Natomiast, jeżeli tworzę wynik 2, tutaj zrobię tą samą operację, ale przemnożę razy 2 tablica 2. Tablica 2, zauważcie tutaj, jest to obiekt, który został stworzony z biblioteki NumPy. Mianowicie, nie mam 2, 3, 5, 2, 4, 5, tylko wynik 2 mam 4, 6, 8, 10. Ponieważ jest to obiekt z biblioteki NumPy, to Python wie, że z tym należy zrobić troszkę coś innego. Mianowicie każdy z jego elementów przemnoży.
To jest bardzo fajne, ponieważ w matematyce możemy zrobić prosty manewr. Proszę spojrzeć. Możemy wyliczyć sobie sinus w naszej tablicy i sinus tablicy 1 to jest sinus o 2, sinus o 3, sinus o 4, sinus o 5. Sinus tablicy drugiej będzie wyglądał tak samo. Ale już sinus tablicy trzeciej będzie ciekawszy, ponieważ tablica trzecia zawiera 200 elementów. A więc tutaj będziemy mieli również 200 elementów sinus od minus 4 do plus 4. No i co możemy zrobić? Możemy narysować wynik. Tak, odpowiedzi. Wrócimy do naszej prezentacji. Zrobimy zakończ i zapytam się. Włączyć kamerę. Dobra, spróbujemy. Zrobimy się taką dziewczynką. Dobra. To teraz się zapytam, co jeszcze było słychać w ogóle? No, okej. To ile ze Spidera było słychać? Do ostatniego kodu. No, to słuchajcie, i tak było nieźle. No to teraz ostatnia linijka u mnie się też nie wykonała. Po prostu Spider odmówił posłuszeństwa. Więc znowu jedziemy pulpit. Jeszcze raz. Wszystkie programy. Anaconda. Spider. Kernel, ok. Dobra, mamy. Więc ponieważ wykonało wszystko do ostatniej komendy, no to ja w tej chwili jeszcze raz tylko przypomnę. Mamy trzy tablice, mamy dwa wyniki, mamy trzy sinusy. Teraz mamy pylab.plot od sinus 1, co spowoduje wyrysowanie. O, co spowoduje wyrysowanie. O ile spowoduje, mój drogi. Spróbujemy raz jeszcze. Ok, spróbujemy to uruchomić. Dobra, jest. Świetnie. Proszę spojrzeć. Mamy. Mamy wyrysowane punkty z tablicy sinus 1. Z 1 mamy 1, 2, 3, 4 punkty. A więc dla 4 x-ów. 0, 1, 2 i 3, bo Python liczy od 0, mamy kolejne wartości. 0, 9, 0, 1, minus 0, 7 i minus 0, 9. No, piękna sinusoida, ale oczywiście ona wcale nie wygląda jak sinusoida, bo to są tylko 4 punkty.
Natomiast jeśli ja zmienię tutaj zamiast sinus 1, sinus 3 i uruchomię raz jeszcze, to zauważcie, nie musiałem nic przekompilowywać, piękną sinusoidę. Dlaczego? Dlatego, że w sinus 3 mamy sinus od tablicy trzeciej, a tablica trzecia to był obiekt z biblioteki na nampy, line space, czyli liniowa przestrzeń, no, powiedzmy tak, od minus 4 do 4200 punktów, więc dla 200 punktów on wyliczył sinus. Tu oczywiście jest ta cała zmienna, jak widzą, po prostu sinusy sobie przechodzą, tak? Mniej więcej jak gdzieś sinusoida. Jest to pięknie wykreślone. W ten sposób, moim zdaniem, można na lekcjach matematyki czy fizyki pokazywać, jak zmieniają się funkcje, jakie są ich graficzne reprezentacje. Można na przykład zapisać, jak widzicie, dosyć proskryptu. Różnego rodzaju obliczenia, można nawet robić takie symulacje, co się dzieje, gdy, kiedy nasze zmienne się zmieniają, różne rzeczy można robić, jest wiele możliwości. A skąd o tym wiemy? Otóż biblioteki NumPy i PyLab to są takie dwie biblioteki dosyć znane do obliczeń numerycznych i będę chciał Wam pokazać następującą rzecz, mianowicie manual do NumPy. Tych manuali w różnych bibliotek jest naprawdę wiele. Jeśli ktoś tylko sobie wpisze w Google dowolną nazwę biblioteki, to może zobaczyć naprawdę wiele ciekawych rzeczy, wiele ciekawych rzeczy się nauczyć. A ponieważ, jak dam życie, zadajecie sobie teraz pytanie, no dobrze, ale skąd my mamy wiedzieć w ogóle, jakie są te biblioteki? No bo przecież ja, który do Was mówię, to znam je doskonale. Kłamie, wcale nie jest doskonale. Ale na tyle, na ile potrzebuję, jest to dla mnie wystarczające oraz korzystam z dokumentacji. Natomiast przy tej okazji chciałbym polecić jedną rzecz. Forum. Koduj z klasą posiada forum. To jest akurat mój profil na tym forum. Ale jeśli wejdziecie na adres discord.kodujzklasa.pl, to zobaczcie forum, możecie zarejestrować się na nim, napisać, poczytać. Tutaj naprawdę jest sporo różnych rzeczy, które można sobie przeczytać na dzień dobry. Tak po prostu, żeby poczytać, zobaczyć, czym to się wszystko je. A jeśli będziecie chcieli do kogoś napisać, zapytać kogoś konkretnie, możecie zawsze to zrobić. Discord daje takie możliwości. Jeśli kogoś oznaczycie w poście, to ten ktoś dostanie maila. Spokojnie możecie pisać do mnie, ja chętnie odpowiem. Także zapraszam na forum Discord kodujzklasą.pl, bo tam mam nadzieję, że znajdę wiele ciekawych rzeczy. A jeśli ktoś w ogóle chciałby zacząć, to proponuję w wyszukiwarce wpisać Python 101. Ni mniej, ni więcej. I myślę, że u wszystkich pierwszym wynikiem będą materiały, które wspólnie z kilkoma kolegami wytworzyliśmy właśnie na potrzeby naszego projektu Forum z klasą. I tutaj są podstawy Pythona, są gry w Pythonie, są bazy danych w Pythonie, są aplikacje okienkowe, internetowe oraz jest również gra robotów. Gra robotów to jest coś, co moim zdaniem jest świetne dla uczniów gimnazjów, końcówka i liceum. Tutaj jest dokumentacja do tej gry robotów. Polecam sobie przeczytać.
Ja tylko przy tej okazji pokażę dwie rzeczy. Po pierwsze, pochwalę się troszkę, ponieważ razem z Super Beltrami zrobiliśmy coś takiego, co tylko musi się załadować w przeglądarce. No i poczekamy, czy się załaduje, czy się nie załaduje. Załaduje się. OK. Jest sobie taki serwis robotgame.edu.pl. Serdecznie zapraszam. I tam możecie sobie zobaczyć materiały różnego rodzaju oraz możecie wejść na portal gry i wpisać tam swoje roboty. Jest specjalna platforma, gdzie te roboty walczą cały czas w internecie. Można sobie tutaj swojego robota umieścić, można się zarejestrować, można się zalogować. Na razie walczą całe trzy roboty. Szałem. Także jest trochę miejsca, zapraszam wszystkich. Natomiast dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją działalność, to proponuję coś takiego, co się nazywa Robot Game Offline. To jest, i tutaj przeskoczę do naszego wirtualnego systemu wirtualnego. Robot Game pozwala testować roboty, sobie roboty, pozwala wystawiać je do walki z innymi robotami. Wszystko w obrębie jednego komputera, jeszcze bez internetu. Więc każdy może sobie to w domu spróbować, a potem dopiero wrzucić tego swojego robota do internetu. O, już się powoli uruchamia. Że zaraz będę mógł wam pokazać przykładową walkę dwóch robotów. OK. To, co widzicie teraz na ekranie, to jest Linux. Linux wewnątrz Windows. Można to robić. I tutaj mamy programy, i tutaj mamy programowanie. Mamy tutaj trochę, jeśli chodzi o Pythona, mamy Java, mamy różne edytory, mamy CodeBlocks, mamy Pascala. Natomiast o, dobrze. Myślę, że teraz powinniście z powrotem widzieć i słyszeć. Ja pokażę wam szybko.
taką walkę, dwa przykładowe roboty, wybrane różne, które są dostępne i one będą walczyć ze sobą, to znaczy jest przeliczana ich walka i można zobaczyć, jak to one walczą, jak się poruszają, jakie mają punkty życia. Nie będę tego opisywał, ponieważ to wszystko jest w dokumentacji. Jeśli ktoś jest chętny, może się zapoznać. W każdym bądź razie ich wygra. Ok. Tyle jeśli chodzi o naszego Linuxa. Ja oczywiście polecam chętnie wszystkim, żeby sobie to wytestowali, zobaczyli. Można. Dobra, zamkniemy również to. Ok. I teraz, Szanowni Państwo, będę chciał Wam prezentować kolejną rzecz, którą można zrobić z Pythonem. Tylko, aby to zrobić, muszę powrócić tutaj. Ok. I teraz ok, trzaski. No, moi drodzy, zatem zadam pytanie. Czy widzieliście Linuxa ze środowiskiem offline? Tak. No to rewelacja. A czy było mnie wtedy słychać? Do momentu wyłączenia. Czasami. Okej. Okay. Widzieć widzieliśmy, słyszeć nie słyszeliśmy. Czasami było słychać. No dobrze, moi drodzy. W takim układzie widzę, że ten webinar taki online'owy, no niestety rewelacją nie jest, zwłaszcza pod Windowsami. Ale chciałbym w takim układzie zaprosić Was w jedno miejsce. Teraz znów udostępnię, tylko przełączyć na jedną z przeglądarek. Za chwileczkę ja sobie tylko przygotuję. Znajdziecie tą stronę, o której będę chciał Wam powiedzieć. Poczekam, aż się załaduje. Ok, dobra. No i teraz zrobimy tak. Przełączę się tutaj. Pewnie łączy się. Jak znam życie, to moje dzieci właśnie mocno korzystają z internetu. Muszę coś z tym zrobić następnym razem. Po prostu wyjmę im kabelki z routera. I wtedy dopiero będziemy robić filmy. Ok, teraz mam Python w edukacji. Rafale, nie wiem, co widzisz. Mam nadzieję, że widzisz po prostu ten ekran webinara taki normalny. Teraz będę przełączał na pulpit. Ok, dobra, proszę czekać. Ciach, ciach. Moi drodzy, to do czego chciałbym Was zaprosić, to jest strona bastiondialogu.pl. Proszę się nie dziwić. Działam w takceniu i tutaj jest coś takiego jak edukacja. I w tej edukacji jest Python w zastosowaniach edukacyjnych.
możecie sobie dać krótką zajawkę, że będę chciał prowadzić dialog z wami, będę chciał opisywać to, co można zrobić z edukacji, a edukacji artykuły, to możecie zobaczyć sobie różne artykuły, między innymi 12 kwietnia, od jak ten czas leci, mój pierwszy webcast. Co to jest? To jest po prostu na YouTubie. Będę starał się takie 5-10-minutowe różne filmiki umieszczać, aby każdy w dowolnym swoim czasie mógł sobie obejrzeć, posłuchać to, o czym mam do powiedzenia, co chciałbym wam przekazać. Jeśli ktoś będzie chciał, abym o czymś specyficznym powiedział, to mam prośbę, najzwyklej w świecie, napiszcie do mnie mail lub też jakkolwiek inaczej możecie mnie znaleźć na Facebooku, wpaść na forum Koduj z Klasą i napisać mi, że chcielibyście usłyszeć, zobaczyć o tym i owym. Ja to postaram się zrobić, najzwyklej w świecie. Także tutaj nie powinno być najmniejszych problemów. Teraz powrotem postaram się wrócić tutaj, zatrzymaj pełen ekran. OK. Nie widzimy. Dobrze, to zadam teraz pytanie. Czy widzieliście tą stronę dialogu z artykułem i z tym webcastem o Python? O, rewelacja, moi drodzy. Lejecie miód na moje serce. To dobrze. To znaczy, że jeszcze działało wszystko tak jak tak. Zatem, ponieważ mamy 21:45, ja nie chciałbym was dłużej przetrzymywać, to czy ktoś ma jakieś pytania? Czy chcielibyście, abym coś jeszcze może opowiedział, kazał, może nie, naprawdę nie. Dobrze, tak, na to pytanie za chwileczkę odpowiem. Integracyjna jest możliwa, jak bardziej najbliższa będzie możliwa w mrozach. Kto będzie w mrozach, zapraszam na imprezę integracyjną, ja będę w mrozach. Tak, mrozy warszawskie, będę tam nie za zimno. Tam jest w miarę ciepło. Nie, mrozy to jest na izbycie mrozy.net i tam można sobie... zaraz postaram się zrobić następującą rzecz. Spróbujemy zrobić tak. Piszemy mrozy.net. O, dobra, i teraz zrobimy. Prezentujesz swój ekran, tak, i zacząć udzielenie ekranu. A, nie ma miejsca w mrozach. No cóż, w takim układzie jedyne, co mi pozostaje, to będę chciał wam zatem pokazać kolejną rzecz. Pełny ekran, zrobimy tak, zrobimy tak. Tak, to jest strona mrozu, natomiast jeśli chcecie imprezę integracyjną, zapraszam bastion dialogu i kliknąć samo słowo edukacja. Mimo, że tutaj się coś rozwija, to kliknijcie samo słowo edukacja i wówczas zobaczycie coś takiego jak Epasja. To jest projekt, który wspólnie ze stowarzyszeniem prowadzimy. Chcemy iść do gmin, jeździć do was, zrobić wam warsztat, pokazać parę rzeczy ciekawych. Zapraszam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę tu wypełnić. Na końcu kliknąć wysyłam, proszę o kontakt. O, muszę zrobić E zamiast F. I postaram się skontaktować z wami. Może coś ciekawego wyjdzie, może będę mógł przyjechać i będziemy mogli się spotkać.
Dobra, to ja wracam. Wraca mój zatrzymał. Tak. Okej. Dobrze. Zakończ udzielenie ekranu. To powinno przyspieszyć obraz. O. Tak. A, no tak. Pytanie zatem, czy widzieliście tą stronkę o epacji? Tak, super. Cieszę się. Może było widać. To jest nawet nieźle. No to moi drodzy, to czy są jeszcze jakieś pytania? Czy może chcielibyś jeszcze o czymś opowiedział? Bo ja mogę prawie, żeby skończyć. Czy podstawy Python? No więc podstawy Pythona, moi drodzy, to jest tak lekka rzecz biorąc, 2 godziny, może 3. Więc tutaj odeślę do wyszukiwarki Google'a, bodaj czegokolwiek innego i wpisać Python 101 i tam sobie zobaczyć te podstawy. Ale panie Dominiku, prośba moja taka, proszę jakoś pisać na przykład na Bastion Dialogu tam przez kontakt do mnie, że chce pan o podstawach Pythona i ja parę słów zawsze powiem w webcaście. Nie ma problemu. Pani Wiktorio, jeśli chodzi o Minecrafta w edukacji, to rzecz, która moim zdaniem nadaje się na całkiem spory, solidny podcast, to jest sposób programowania Minecrafta Pythona. Prowadzimy takie rzeczy. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji Koduj Są będziemy mogli o tym mówić, pokazywać wam to. Ja prowadzę to na różnych konferencjach, gdzie jestem. Postaram się zaraz wpisać. YouTube.com, moi drodzy, wybaczcie mi, że mówię sam do siebie. W szkole, ale jak już człowiek dużo pracuje przy komputerze, to troszkę jest tego. Okay. I się mówi sam do siebie. Python w edukacji. Trochę tak, Arduino, Minecraft sterowany Pythonem, dobra. Ok, tu wrócę do naszego clickingu. Dobra, duet Python plus Minecraft, zrobimy tak. Wyślij, zapraszam pod ten link, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak się Pythona Minecraftem obsługuje. Z tym, że uwaga, godzina, ale można przewijać. Ok. Czy coś jeszcze chcielibyście się mnie zapytać, moi drodzy? To chętnie odpowiem. No dobra, to widzę, że etap pytań mamy za sobą, więc na koniec powiem tylko dosyć krótko. Dziękuję serdecznie wam za uwagę. Mam nadzieję, że ta anakonda, którą wam pokazałem, będzie dla was jakąś tam inspiracją, żeby spróbować sobie Pythona, czy to w Windowsie, czy to w Linuxie, czy to w macOSie. Nie poruszyłem jeszcze jednego tematu, który chciałem, mianowicie programowania Pythonem Arduino, no ale to jest temat na kolejny webinar. Mamy Minecrafta sterowanego Pythonem, no i jest o czym mówić. Słuchajcie, kończę, naprawdę kończę. Dziękuję serdecznie wszystkim. Do zobaczenia gdzieś na Facebooku, gdzieś tam na forach. Z
w ogóle. Mam nadzieję, że w realu również. Do widzenia serdecznie. Tylko jak to skończyć?